Brazylii, biało-niebieskich i zielono-czarnych, zespół PKS-u Bobrzanie Bolesławiec. Ja dobre z Jeleniej Góry, pan Marek Obrębalski, Brazylii. Serkis, numer 11. Serkiesa. Emil Nowakowski. Pierwszy punkt w tym sezonie, remis z Bolesławcem 2-2, wynik w sumie nie najgorszy, ale chyba pozostał spory niedosyt. No oczywiście, zgadzam się z tym, szczególnie pierwsza połowa pokazała, że mogliśmy ten mecz wygrać i to już do przerwy. Szkoda po prostu pracy chłopaków i tutaj
Marcin Krupa, który mógł być bohaterem w naszej drużynie i w Jeleniej Górze, bo i kulisa dopisała, i prezydenci byli, po prostu uprawa meczu naprawdę była minimum na trzecią ligę. I szkoda właśnie tej połowy, że nie wypracowaliśmy sobie już takiej przewagi, żeby w drugiej połowie już po prostu kontrolować grę. No właśnie, wracając do pierwszej połowy, gdyby było po 10 minutach 2-0 dla Karkonoszy, Bolesławiec nie mógł mieć pretensji. No, raczej nie, i cieszy mnie, że te akcje i te sytuacje, które Marcin akurat, których nie wykorzystał, były po naszych ćwiczeniach na treningu, czyli trening się opłaca, to co robimy nowego jest w czasie meczu wykonywane i tutaj po prostu tylko brakuje tej kropki na D, czyli bramek. A jak widzisz sytuacje, w których straciliśmy gole? W obydwu przypadkach dośrodkowanie z boku i praktycznie, no może w pierwszej sytuacji Sergiusz był naciskany, ale w drugiej sytuacji Nowakowski w zasadzie był niepokryty i spokojnie głową skierował piłkę do siatki. No, oczywiście, tu mam pretensje szczególnie o tą drugą bramkę, ale najbardziej mnie martwi, że druga bramka wynikła ze straty Mateusza Dulaka, który jeszcze na naszej połowie kiwką stracił piłkę, poszła do lewej strony i tak jak to jest w życiu, że błędy akurat taki rutynowany zespół jak Bolesławiec wykorzystał. Ale jeszcze tutaj Maciek Jurkowski przy tej drugiej bramce, że tak powiem, stał między dwoma i mógł ewentualnie się bardziej dynamicznie w tą akcję po prostu wmieszać i wyjaśnić. No trudno, szkoda. To jest młodzieżowiec i taki błąd akurat jemu na początku, jak się zdarza, to myślę, że nauka na przyszłość. Remis, porażka w Prochowicach, remis z Bolesławcem. Rozumiem, że w środę wygrywamy z Kuźnią Jawor. No to już mogę obiecać i tutaj stawiam, że tak powiem, wszystko na jedną kartę i w środę muszę wygrać z Kuźnią, nie ma dla mnie innego wyniku. Dziękuję. Bardzo proszę. Maciek, remisujemy dzisiaj z BKS-em 2-2. Wynik w sumie nie najgorszy, ale zważywszy na sytuację, którą mieliśmy w pierwszej połowie i w drugiej z połowie sytuacja Łukasza Kowalskiego, no mogliśmy się pokusić nawet o 3 punkty. No tak, uważam, że mogliśmy ten mecz wygrać. Trener mówił nas, mobilizował ciągle, abyśmy grali ciągle cały czas o 3 punkty. No takie by było założenie w Prochowicach, no i w Wówku. Cały czas gramy, wygramy, dlatego szkoda dzisiejszego meczu, mimo że przegrywaliśmy, mogliśmy ten mecz wygrać. Mogłeś dzisiaj strzelić gola po jednej z twoich główek, było gorąco pod bramką BKS-u. No niektórzy kibice uważają, że trochę zawiniłeś przy drugim golu do BKS-u. Co o tym sądzisz? No, nie ma co ukrywać, no mogłem się lepiej ustawić. No trochę źle się ustawiłem, no i padła z tego bramka, no. Nie słyszałem podpowiedzi zawodników, że mam plecy, no i nie ma, no troszeczkę zawaliłem tą bramkę. Myślisz, że twoje wyjścia ofensywne zaowocują w niedługim czasie gole? Trenujesz ten element na treningu? Częściej jestem ustawiany jako obrońca, mam bardziej wybijać te piłki, kasować je. No, moja rola jest typowo defensywna. Dzisiaj na meczu było całkiem sporo kibiców, chyba dawno już nie graliście do takiej ilości ludzi. No całkiem dużo ludzi było, bardzo mi się to podobało, trybuny można powiedzieć, że żyły, nawet jak były te kontrowersyjne sytuacje przy spalonych, czy tu w pierwszej połowie Łukasza Kowalskiego, czy w drugiej połowie Marcina Krupy. No to fajnie, że dużo ludzi, czy trochę, no dużo ludzi przyszło i te trybuny żyły, na pewno się lepiej gra przy takiej publiczności. Jaki przewidujesz wynik środowego meczu z Kuźnią? No tak jak powiedziałem na początku, będziemy starali się wygrać ten mecz, jak każde inne. Dziękuję. Dziękuję również.